Bardzo dziękuję koleżance Bożenie za piękne wystąpienie. Poproszę teraz o zabranie głosu kolegę Dariusza Ziębę z Rzeszowa, członka również Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Bardzo proszę bardzo. Chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. 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 Proszę Państwa, gdy 7 kwietnia 2019 roku podpisywaliśmy w poczuciu odpowiedzialności porozumienie z rządem, w odpowiedzialności za młodych ludzi, jako dorośli ludzie, z dorosłymi ludźmi, wydawałoby się, nie myśleliśmy, że 2 lata później spotkamy się przy komentowaniu wielokrotnie odrzuconych propozycji, które obniżają prestiż zawodu nauczyciela. A nam chodzi o to, żeby szacunek dla zawodu nauczyciela był jak najwyższy. Chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. Chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. Proszę Państwa, jeżeli nauczyciel, który rozpoczyna pracę w zawodzie, dostaje prawie minimalną pensję, to czy można mówić o szacunku dla pracy nauczyciela? Czy można mówić o pozytywnej weryfikacji osób do zawodu nauczyciela? Wydaje się, że nie. A w tym kierunku poszły zmiany. A my chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. Chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. Chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. Od nauczyciela, niezależnie od tego, ile ma lat pracy, wymaga się naprawdę bardzo dużo. Wymaga się od niego postępowania etycznego, wymaga się od niego troski o bezpieczeństwo uczniów, każdej troski o bezpieczeństwo fizyczne, ale także bezpieczeństwo przeciw ideologiom. Tymczasem próbuje się obniżać ten prestiż zawodu nauczyciela, a my chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. 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 My mamy dbać jako nauczyciele o bezpieczeństwo uczniów. Mamy dbać o to, żeby uczeń rozwijał się jak najlepiej. Rola szkoły i rola nauczyciela została bardzo mocno podkreślona teraz w pandemii. Teraz widać, jak ważna jest praca nauczyciela oprócz innych zawodów. My jesteśmy zawodem zaufania społecznego. I chyba jako jedyna grupa zawodowa, wywalczając swoje to, co nam się należy, jeżeli chodzi o wypłatę, jesteśmy zmuszani do tego, żeby sobie samemu finansować ewentualne podwyżki. Żadna grupa zawodowa, która dostała podwyżki, nie musiała przyjmować dodatkowych obowiązków, nie musiała się z czegoś tam zrzekać. Dostawali normalnie podwyżki. A my chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. 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 Jednocześnie, proszę Państwa, ta propozycja rzeczywiście powoduje, że to my będziemy sobie sami finansowali kosztem etatów naszych kolegów i koleżanek podwyżki, które naprawdę będą niewielkie, nieznaczące i które innymi drogami już teraz gdzieś tam do nas wpływają. No bo jeżeli ktoś mówi o zawieraniu funduszu świadczeń socjalnych, to tak jakby po prostu nam przekładał z jednej kieszeni do drugiej, mówiąc, że to jest podwyżka. A my chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. Chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. Chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. I jednocześnie chcemy wychowywać w wartościach. My jesteśmy tą grupą ludzi, którzy opierają się na nauczaniu Jana Pawła II, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kardynała Wyszyńskiego i również reprezentujemy ideały Solidarności. My jesteśmy Solidarnością, do której tak wielu teraz się odwołuje. I w imię również tych wartości, które w szkole mają obowiązywać, które mają być kultywowane, chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. Chcemy szacunku dla pracy nauczyciela. Solidarność! 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 Dziękuję bardzo! Niech nas usłyszą, jest nas tu trochę.
Kochani, ponieważ jeszcze mamy czas antenowy, jak bym powiedział, jest jeszcze bardzo ważna sprawa, o której mówimy na każdej Radzie Sekcji, ale wiem, że teraz są też osoby, które są spoza. Powiem krótko. Najgorsze, co spotyka polską oświatę, to są europejskie granty. Przeżyliśmy, kończy się, chwała Bogu, ewaluacja. Niech żyje, że odchodzi. Chwała Bogu. Nie musimy na siebie donosić, nie musimy wypełniać, cośmy zrobili dobrze, coś źle. Ale nieszczęścia chodzą parami. Ministerstwo podpisało następny grant, który się pięknie nazywa Edukacja dla Wszystkich. I co tam jest zapisane? Ja tylko powiem hasłowo. Likwidacja poradni psychologiczno-pedagogicznych. Likwidacja wszystkich szkół specjalnych. Wszystkich ośrodków. Włączenie ich do normalnego trybu szkoły. Nie będzie w ogóle szkół specjalnych, które wiemy, że mamy bardzo duże osiągnięcia nawet w skali europejskiej, jeśli chodzi o przystosowywanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do życia. Teraz setki milionów zostały wzięte z Unii Europejskiej na grant, który ma spowodować, że powstanie instytucja pozaoświatowa, która się będzie nazywać Centrum Pomocy Rodzinie i ona będzie nadzorować wprowadzenie wszystkich dzieci o potrzebach specjalnego kształcenia do normalnych szkół. Hasło jest fajne. Wszyscy jesteśmy równi. Ale nikt się nie zastanowił, że krzywdzimy właśnie te osoby, którym chcemy w cudzysłowie pomóc. Już teraz widzimy, co się dzieje w szkołach, gdzie są klasy integracyjne. Rodzice zabierają, bo pytanie jest z drugiej strony. A co z tymi dziećmi, które mają aspiracje edukacyjne? Co mamy z nimi zrobić, kiedy my wprowadzimy wszystkie dzieci do klas i 3/4 czasu będziemy, że tak powiem, pracować na tym, żeby opanować tę grupę? A gdzie nauka, a gdzie edukacyjne potrzeby dla dzieci, które mają jakieś ambicje i rodziców? Finał tego jest na dzisiaj taki. Powstają getta w tych szkołach, gdzie te dzieci są niejako izolowani, mimo że chodzą do szkół powszechnych. A drugi finał już taki, który już mamy i widzimy, szczególnie w szkołach średnich, w liceach, rodzice po prostu z takich szkół zabierają dzieci do innych szkół. Nic nie będzie zlikwidowane, zostanie tylko przekształcone albo włączone. Wyłączone z karty. I wyłączone z karty i okaże się, że jesteśmy coraz mniejszą grupą beneficjentów jedynej konstytucji naszej zawodowej, jedynego w Polsce zbiorowego układu pracy, bo o to też idzie wojna, żeby jak najmniej ludzi mogło korzystać z dobrodziejstw tego układu. Bo jak słyszymy Kartę Nauczyciela, to jest czerwona płachta na byka samorządów i innych, prawda, organizacji, a zwłaszcza fundacji, stowarzyszeń. Ale nikt nie chce powiedzieć, że to jest jedyny dokument w Polsce, który reguluje stosunki pracy największej, podkreślam, największej branży zawodowej w Polsce, nauczycieli. 80%. 100, 120, 140 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce dla nauczyciela kontraktowego, stażysty, mianowanego i dyplomowanego. 80, 100, 120, 140. 80, 100, 120, 140. Wynagrodzenia podstawowego uzależniamy od tego, co się dzieje w gospodarce, nie od woli polityków, od tego, co się dzieje w gospodarce. Mamy pełne prawo konsumowania dóbr, tak jak wszyscy inni ludzie. 80,
100, 120, 140% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wszyscy na to pracujemy, a nauczyciele pracują na to, żeby tak zaopiekować się dziećmi i młodzieżą, żeby dochód narodowy był coraz wyższy, więc w pełni na to zasługujemy. 80, 100, 120, 140. Podpisaliście? Realizujcie! Nauczycieli nie oszukujcie! Dzień dobry, Henryk Domian, Olsztyn, Warmia, Mazury. Kochani, tak dla rozluźnienia sytuacji, jak już skończymy te nasze protestowanie, już jak będziecie chcieli trochę odpocząć, zapraszam na piękną Warmię i piękne Mazury na nasze jezioro. Tam jeszcze jest czyste powietrze, bo Czarnka tam nie było. Rysiu, do ciebie taka jedna uwaga, wiesz co, ja powiem tak, ja bym się tak nie cieszył, że nasze chłopaki nie wychodzą. Bo oni się lepiej znają na finansach i wynagrodzeniach nauczycieli niż połowa tych urzędaszy. I mogą ich zatrzymać. Kochani, a teraz tak już na poważnie. Tutaj nie padło to, ale ja powiem, ja pracuję na wsi. Jest pomysł przekazania dodatku wiejskiego, chociaż nie jest on elementem wynagrodzeń, samorządom, niech one ustalają. To podam wam przykład. 12 lat temu mojemu samorządowi przekazano dodatek trudnościowy. I jak 12 lat temu wynosił 300 zł brutto, tak dzisiaj wynosi 300 zł. Także to jest następny element, jak sfinansować nasze pseudopodwyżki, bo i wcale nie będzie. Tutaj Darek mówił, że minimalna, ja twierdzę, że wcale ich nie będzie. Weźcie pod uwagę inflację. I jeszcze jedna moja refleksja. Tak mi przyszło do głowy, dzisiaj w radiu słyszałem, a pracuję w szkole przyszpitalnej. Pielęgniarki tupnęły nogą, dostały. Ratownicy powiedzieli, że nie wejdą do karetek. Dzisiaj słyszę, pan Niedzielski mówi, podpisaliśmy porozumienie, dostaniecie. Rezydenci lekarze tupnęli nogą 6 tysięcy na dzień dobry. Ja szanuję ich pracę i ja uważam, że im się należy. Ale odpowiedzmy sobie tak, nam się nie należy po tylu latach pracy, ciężkiej pracy. I jeszcze jedna rzecz w nawiązaniu do tego, co Bożenka powiedziała. To nie chodzi tylko o wynagrodzenie. To chodzi o szacunek dla zawodu nauczyciela, a Darek o tym mówi. Przykład z Komisji Dyscyplinarnej w Olsztynie. Nauczycielka z 30-letnim stażem pracy przygotowuje maturzystów do poloneza, ze 2 lata temu. Nie ma mikrofonu na sali gimnastycznej, a jest 120 osób. Więc siłą rzeczy podniosła głos, bo musiała. I co? Została zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Zostawiam bez komentarza. Dziękuję wam bardzo za udzielenie głosu. Solidarność. Nauka to powtarzanie. Podpisaliście? Realizujcie! Nauczycieli nie denerwujcie! Podpisaliście? Realizujcie! Nauczycieli nie oszukujcie! Podpisaliście? Realizujcie! Nauczycieli nie oszukujcie! Jeszcze chciałabym raz poprosić kolegę Andrzeja Biegutkowskiego, członka prezydium Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania o zabranie głosu.
Akurat takiego gronu nie muszę wyjaśniać, jak trudne są nasze rozmowy z samorządami na temat podwyżek dla administracji i obsługi. To jest bardzo poważny problem, każdy z nim się co roku styka, jak samorządowcy nam tłumaczą, że no niestety rząd podniósł płacę minimalną i już więcej środków na podwyżki nie ma. Nie ma dla pracowników wykwalifikowanych, dla pracowników, którzy są również po studiach i wykonują bardzo poważną pracę i na rzecz edukacji i szkoły. O tym nie muszę mówić, jest to dla nas wszystkich wielki problem, ale chciałbym przypomnieć dwa lata temu, jak samorządowcy nas zachęcali, jak nas przekonywali o słuszności naszego protestu i jak jest to ważne dla samorządów, by nauczyciele byli właściwie wynagradzani. Dlatego ja pytam się, dlaczego, skoro mają możliwość dobrze wynagrodzić swoich pracowników, pracowników administracji i obsługi, to bardzo chętnie podwyższają wynagrodzenia w gminie, ale już pracownikom oświaty nie. Albo te podwyżki są niższe, albo w terminie późniejszym. No to też taki gorszy pracownik samorządowy. Gorszy taki. Dlaczego? Nie wiem. I kolejny temat w czasie obecnych negocjacji. Samorządy są przeciwko nam. Są za zwiększeniem pensum, są za tymi wszystkimi ograniczeniami, które próbuje rząd wprowadzić. I o tym też powinniśmy pamiętać, gdy tak nas bardzo popierają, jeżeli chodzi o podwyżki dla nauczycieli. To jest przyjaciel, który jest fałszywy, jest gorszy od wroga. Tyle, dziękuję. Kobieta, bo my predestynowane jesteśmy do zawodów opiekuńczych, ale niech zarabia godnie, pracuje godnie i niech nasze polskie dzieciaki i młodzież będą optymalnie zaopiekowane. To jest nasz podstawowy interes narodowy. Dziecko to nie koszt, dziecko to inwestycja. Podpisaliście? Realizujcie! Nauczycieli nie oszukujcie! Dobry, opłacany nauczyciel to dobra jakość pracy. Nie ma innej możliwości. Żyjemy w świecie materialnym. Też mamy dzieci. Podpisaliście? Realizujcie! Nauczycieli nie oszukujcie!